Tytuł kursu: elementy sprzedaży towarów. Moduł: prawa konsumenta. Temat: przepisy dotyczące prawa konsumenta. Bardzo ważną kwestią w ochronie praw konsumenta jest rękojmia. Rękojmie reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny. Przepisy rękojmi obowiązują przy sprzedaży, której stronami są przedsiębiorcy. Nie ma ona zastosowania przy sprzedaży osobie fizycznej, która nabywa rzeczy w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Opowiem teraz o kilku najważniejszych zasadach rękojmi. Sprzedawca odpowiada wobec klienta w przypadku, gdy towar ma wadę, która zmniejsza jego wartość lub użyteczność, jeśli towar nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewniał klienta, lub został on wydany w stanie niezupełnym, sprzedawca również odpowiada wobec klienta. Mowa jest wówczas o wadach fizycznych towarów. Kolejna zasada mówi, że sprzedawca nie odpowiada wobec kupującego z tytułu rękojmi, jeśli wiedział on o wadzie towaru w chwili zakupu. Nie odpowiada również, jeśli wady fizyczne powstały po dokonaniu zakupu, chyba że wynikają z przyczyn tkwiących w produkcie jeszcze przed jego sprzedażą. Z kolei kupujący może odstąpić od umowy, zwrócić towar lub żądać obniżenia ceny w przypadku, gdy towar posiada wady. Nie może on jednak zwrócić towaru, jeśli sprzedawca niezwłocznie wymieni towar na nowy lub usunie wadę, dokona naprawy. Jeśli jednak towar był już wcześniej wymieniany lub naprawiany, kupujący ma prawo odstąpienia od umowy, chyba że wady nie są istotne. Jeśli klient dokonuje zwrotu towaru, wówczas sprzedawca musi zwrócić mu otrzymaną z tytułu sprzedaży kwotę pieniędzy. Klient może żądać obniżenia ceny z powodu istnienia wady towaru. Klient ma prawo do pokrycia przez sprzedającego kosztów związanych z wymianą, jeśli takowe wystąpiły, np. demontaż. W przypadku sprzedaży towarów w określonym gatunku, klient ma prawo żądać dostarczenia, zamiast rzeczy wadliwych, dokładnie takich samych gatunkowo towarów. Jeśli przedmiotem sprzedaży jest towar dostarczany etapami, a sprzedawca nie wywiąże się z obowiązku dostarczania towarów wolnych od wad, klient ma prawo odstąpić od umowy także w stosunku do towarów, które mają być dostarczone później. Klient musi zawiadomić sprzedawcę o wadzie towaru w ciągu miesiąca od daty wykrycia wady. Jeśli tego nie zrobi, traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru. Kupujący może żądać naprawienia szkody, która powstała w wyniku istnienia wady towaru. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku od dnia wydania towaru kupującemu. Większość umów kupna przez internet ma charakter umów zawieranych na odległość. W rozumieniu ustawy o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, za taką umowę uważa się umowę zawieraną bez jednoczesnej obecności obu stron przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Co do zasady, od umowy zawieranej na odległość może odstąpić każdy konsument w terminie 10 dni od jej zawarcia. Za termin zawarcia umowy uważa się dzień, w którym rzecz będąca przedmiotem sprzedaży została wydana, a w przypadku usług dzień, w którym umowa została zawarta. Konsument, odstępując od umowy, nie musi podawać przyczyn, wystarczy, że przed upływem 10-dniowego terminu wystosuje do sprzedającego oświadczenie na ten temat. Wskutek odstąpienia od takiej umowy jest ona uważana za niezawartą. Oznacza to, że stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami, powstały na mocy umowy zawieranej na odległość, ustaje, a strony wolne są od zobowiązań. Świadczenia obu stron podlegają zwrotowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Dotyczy to także ewentualnych przedpłat. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.